Cześć, witam Was w kolejnym odcinku unboxingu i jak to miałem zwykle do powiedzenia, że witam Was w odcinku nietypowym, tak i dzisiaj odcinek nietypowy. Dlaczego? Otóż dlatego, że to będzie unboxing nie modelu pojedynczego, tylko modeli. Nie zobaczycie dokładnie modeli, tylko zobaczycie, co tak naprawdę w tym roku przyniósł mi Mikołaj. Co prawda do Wigilii jeszcze przynajmniej ja mam trochę, dokładnie to 10 dni. Niemniej jednak są to zakupy takie typowo przedświąteczne, w szale zakupów właśnie przedświątecznych, które cały świat w zasadzie ogarnia. Paczka świeżutko do mnie przyszła, dosłownie przed 20 minutami przyniósł kurier. No i jestem przed rozpakowaniem tej paczki. Wiem, co w paczce jest, ale wy tego nie wiecie, a poza tym no, zawsze jestem ciekawy, jak to tym razem. Dobrze, do dzieła. Muszę się tutaj pozbyć tej folii. Dokładnie to. Muszę wyjąć te listy przewodzowe, folię mogę zostawić i klasycznie tu z boku zwalniam te. I już mam, o tak sobie przestawię, żeby to nie przeszkadzało, już mam paczkę praktycznie na wierzchu. Dobrze, nóż już mi niepotrzebny, mogę odłożyć. Co mam na górze? Na górze oczywiście paragony, czyli to co kupiłem. Już to chowam, bo my sobie zobaczymy na żywo, nie musimy oglądać. Papiery zabezpieczające na bok i pierwszy model. Co to za model? To Amos, tak, wagon 401ZB firmy Pico, to niedawna nowość i od razu powiem Wam też na tym etapie, które później modele pojawią się w pojedynczych unboxingach, bo jak zacznę kręcić ten odcinek, to sobie przygotuję te modele tutaj na stole, ustawię i po kolei będę kręcił te odcinki. Oczywiście Wy nie zobaczycie tego samego dnia, tylko w kolejnych dniach będę przeplatał z filmami na życzenie, bądź filmami innych serii, także każdego dnia będziecie mieli co oglądać, a plan tego, co będzie wyświetlone na stronie, znajduje się na stronie z listą. Dlaczego w ten sposób? No dlatego, że zbliża się właśnie święta. Dla mnie oznacza to ferie świąteczne. Jadę do Polski, nie będę kręcił nowych filmów, będę miał przerwę 2-3 tygodniową w kręceniu filmów i teraz muszę tych filmów przygotować na zaś, żebyście mieli co oglądać. Dobrze, to pierwszy model już wyjąłem. Odłożyłem go tu w jedno miejsce tych modeli, dla których nie będę kręcił unboxingu. Pora na kolejne. Co dalej? Najpierw usunę te papiery. O, już, papiery na bok. I tu kolejne pudełko. Kolejny model to cysterna Orlen. Cysterna oczywiście, nigdy nie pamiętam, 406R, ale czy A, czy coś, to nie wiem, gdzieś tam w zapiskach mam, na pudełku nie jest napisane. Unboxing tego modelu zrobię, dlatego że mi się bardzo podoba, chcę, żebyście też go zobaczyli. To na tą stronę. Następne. Od razu widzicie, udało mi się złapać zestaw tych trzech cystern, a oczywiście jak najbardziej też pokażę to w unboxingu. Te unboxingi będą zapewne jeden po drugim. To duże pudło, domyślacie się, że lokomotywa. Jaka? Stonka. Zastanawiałem się, wiecie, bardzo, czy stonka będzie w starym pudełku, czy w nowym, a okazuje się, że w nowym. Przy okazji tutaj też widzę, naszykowałem sobie też dekodery do kręcenia filmów, że dekoder się nie zmienił. Fajnie, mam taki. Ten model zdecydowanie zobaczycie w unboxingu, więc na tą stronę. Kolejna lokomotywa, jak widzicie. Co to jest? Trax Kolei Mazowieckich. Również pokażę to w unboxingu. Sięgam. Jest. Skoro Trax, to od razu wyciągnę z boku te dwa modele.
Wagon tutaj sterowniczy i zwykły, też Kolei Mazowieckich Pico, to hobby, to krytykowane i tak dalej. Zobaczycie sami, jak to, jak wyglądają te modele i przy czym od razu powiem, że pokażę je w porównaniu i Traxa, i te modele pokażę w porównaniu z tym, co wyszło do tej pory, czyli Traxa z Traxem Acme dla porównania, a ten wagon z wagonami Hobby Trade. Dobrze, na tą stronę. Kolejna lokomotywa. Tutaj widzimy Fiata SU45048. Raczej nie będę pokazywał unboxingu tej lokomotywy. Pudełka zobaczycie dwa tego typu. Sam Fiat też już nie jest jakąś tam straszną nowością, a ani malowanie spektakularne nie jest, ani pudełko nie będzie, więc na bok. Na drugą stronę. Co dalej? Kolejny model Hobby. To jest taki tam wagonik, czwarta epoka, mam kilka tych wagoników, wziąłem i ten, aczkolwiek widzę, że chyba się troszeczkę pomyliłem w wyglądzie. No cóż, dobra, mam to mam, jest już ten model, jak najwyżej kiedyś go sprzedam, jak stwierdzę, że mi nie jest potrzebny. Unboxingu go robić, jego, tego wagonu modelu robić nie będę, na bok. Kolejny model, to już jest też starszy, zdaje się to będzie nawet trzecia epoka. Poza moimi zainteresowaniami, tak jak zawsze twierdzę, że kolekcjonuję modele z piątej, szóstej epoki, to niemniej jednak są jakieś wyjątki, a te wyjątki to nie wiem czemu, ale podobają mi się te brankardy właśnie polskie tutaj z literami tymi dużymi i z napisami różnych miejscowości. Wyszło ich od kilku film, kilka sztuk. Wszystkie, które wyszły, mam i to taka mikrokolekcja kilku sztuk. Kolejna sztuka do kolekcji, więc ten raczej zostanie. Unboxingu robić tego modelu nie będę. Co dalej w pudełku? Kolejny wypełniacz. I tu coś, to pewnie też wypełniacz, ale może coś tu jest. A jednak już się jeszcze przyda, rozepnę to. A no tak. Jest, dokładnie są to dwie gazety. Świat Kolei najnowszy z pięknym tutaj, z piękną dziewiątką w okleinie niepodległej i stalowe szlaki. Jak najbardziej będę sobie te... będzie to dla mnie lektura na najbliższe zimowe wieczory. To na co? Zostało mi puste pudełko, tym razem nie ma żadnych katalogów i ulotek w środku i nic dziwnego, paczka za granicę kosztuje, każdy kilogram się liczy, a wrzucenie paru katalogów to jest właśnie dobry kilogram, za który by firma musiała zapłacić, więc nie tylko, że koszt samego katalogu, chociaż to zakładam, że mają za darmo, ale koszt przesyłki nie dali mi, nie żałuję wcale, bo na dobrą sprawę wszystko to, co jest w tych katalogach, to jest dostępne w internecie, widuję te katalogi, przeglądam w wersji PDF, także nawet dobrze, że mi nie da, nie mam problemu z makulaturą. No i tak, tym sposobem doszedłem do dna pudełka, wkładam z powrotem tą teksturę, niepotrzebne papiery. Mamy wszystko niepotrzebne. Dołożę jeszcze trochę papierów. Zamknę pudełko i wrzucę do kontenera z makulaturą, który śmieciarze w swoim czasie ode mnie odbiorą. No i w ten sposób nadchodzi powoli pora na kończenie akurat tego odcinka. Tu jeszcze o pogląd na stół. Jak widzicie, tak wygląda. Tam na końcu już są przygotowane dekodery i zestaw śrubokrętów, żeby się dostać do, co po niektórych lokomotyw, do środka. Wiem, że na przykład będzie trzeba rozkręcić stonkę, więc jestem przygotowany i kończę to ujęcie, a za moment zaczynam kręcenie tutaj unboxingów poszczególnych tych modeli po lewej stronie. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam tym samym do kolejnego odcinka już niebawem. Cześć!